jesteśmy po meczu Śląska Wrocław z Sandecją Nowy Sącz. Był to typowy mecz walki, więcej żółtych kartek niż sytuacji bramkowych. No właśnie, typowy mecz walki, ta walka była głównie tej środkowej części boiska, a żaden z zespołów nie stworzył sobie takich faktycznie klarownych sytuacji. To był typowy mecz w polskiej ekstraklasie, właśnie łokcie, kolana i walka w środku pola, mało sytuacji i żadna z ekip po końcowym gwizdku nie jest zadowolona. Nie jest zadowolona. Trener Sandecji Nowy Sącz ocenił to chyba dosyć mocno tak realnie. Powiedział, że w ich sytuacji, w naszej sytuacji, miał tutaj na myśli chyba też i Śląsk, i Sandecję. Zespoły no już niestety walczące o utrzymanie. Punkt nikogo nie urządza. Z kolei Tadeusz Pawłowski uważał, że każdy punkt trzeba szanować. To jak to jest? Jak myślisz? Myślę, że to dobra mina do złej gry Tadeusza Pawłowskiego. No, gdzieś tam szuka tych pozytywów, chociażby też stwierdził, że przynajmniej z tyłu był spokój, nie było sytuacji bramkowych dla rywali. Szuka, ale tak naprawdę w tym meczu, jeżeli jeszcze jakieś iluzoryczne szanse były na pierwszą ósemkę, to remisując dzisiaj Śląsk skazał się na walkę o utrzymanie. Była wymiana trenera w Śląsku Wrocław, Tadeusz Pawłowski. Wydawało się, że w Poznaniu w środowym meczu z Lechem odmienił ten zespół, bo Śląsk przegrał, ale zagrał faktycznie dobrze z faworytem do mistrzostwa. No i za chwilkę dostajemy takie danie jak dzisiaj. No, każdy mecz jest inny. To jest tak jak polska ekstraklasa. Tu wszystko jest możliwe. Jeden mecz może być naprawdę super, za 2-3 dni ta sama drużyna w tym samym składzie może zagrać totalną klapę. No ja nie byłbym zdziwiony. Trochę inaczej też to był i gra Śląska wynikała trochę z rywala. Lech grał otwartą piłkę, grał piłką. Sandecja tutaj poszła na łokcie. No i kolejny pozytyw, który można znaleźć, to, że Śląsk tą walkę podjął i nie przegrał. Trener Śląska szukał pozytywów. Zobaczmy zatem, co trenerzy obu zespołów mieli do powiedzenia na pomeczowej konferencji prasowej. Myślę, ciężki mecz. Dużo walki. Był moment w drugiej połowie, kiedy myślałem, że zdominowaliśmy przeciwnika. To było tylko na krótko, dużo nerwowości. Nie było to łatwe spotkanie, trzeci mecz w ciągu tygodnia. Wróciliśmy też o 3 w nocy z Poznania. Sandecja miała jeden dzień więcej wypoczynku. No myślę, jeżeli nie zdobywamy bramki u siebie, no to nie możemy meczu wygrać, a piłka nożna to są przede wszystkim bramki. Ja cieszę się, że w tyłach było w miarę bez problemu, no ale do przodu takie sytuacje jak miał Sito czy ewentualnie Marcin, to trzeba pocelować w bramkę. No i tu leży nasz problem w dzisiejszym meczu, że nie zdobyliśmy bramki. Przede wszystkim chciałbym podziękować zawodnikom za walkę, determinację. Tego na pewno nam nie brakowało dzisiaj, co też widać po ilości żółtych kartek. Nie ukrywam, że po pierwszej połowie miałem trochę obaw, gdy dwaj nasi środkowi obrońcy i defensywny pomocnik byli już żółtymi kartkami, ale zagrali odpowiedzialnie i dotrwaliśmy w komplecie do końca. Był to kolejny mecz taki na styku, gdzie znowu jedna bramka mogła decydować o tym, że wygra to Śląsk albo my. Na pewno z gry widać, że jest poprawa. Martwi to, że zbyt mało sytuacji sobie stwarzamy gdzieś tam z przodu i na pewno to, co dzisiaj stworzyliśmy, to było za mało do tego, żeby strzelić tą bramkę. Tyle. Myślę, że ani jeden, ani drugi zespół nie jest zadowolony, bo jeden punkt to jednak też w naszej sytuacji to nie jest jakaś wielka zdobycz. Dziękuję. Wiosną Śląsk zdobył tylko 2 punkty, szuka tych zwycięstw, bo faktycznie już ósemka uciekła, nawet te matematyczne szanse jeszcze tam teoretycznie są, ale już realnie nie ma tych szans, zbliża się strefa spadkowa, a przed nami mecz z dwoma Wisłami, najpierw z tą Wisłą z Krakowa i z Płocka, gdzie o punkty łatwo nie będzie. Nie będzie łatwo, ale
równie dobrze Śląsk może wygrać w Krakowie z Wisłą, a może też wysoko przegrać. I tak samo może być z Wisłą Płock. Zresztą, no, jeżeli już jesteśmy przy Wiśle Płock, mówiło się o rewelacji, bo dwa pierwsze mecze wiosenne Wisła wygrała, później dwie porażki, teraz znowu zwycięstwo. Taka jest nasza ekstraklasa. Ja bym nie skazywał z góry na przegrane Śląska, ale na pewno będzie ciężko. A jak myślisz, ten skład Śląska, na który teraz Tadeusz Popowski stawia, czyli na przykład Piotr Celewan na boku obrony, Augusto i Strynić w środku pola, to jest właśnie to, czego potrzebowaliśmy? Tą drogą trzeba iść? Znaczy ja myślę, że z tyłu nie będzie nic zmieniał, bo Śląsk zagrał na zero, a więc znając trenera Tadeusza Popowskiego, będzie się tego trzymał. Natomiast sądzę, że będzie szukał jakichś rozwiązań w środku pola, no bo tutaj są jeszcze jednak braki i są jakieś możliwości. Ja cały czas pewnie gdzieś tam najnowszy nabytek ze Stali Mielec, więc być może wyjdzie w następnym meczu w podstawowym składzie. Właśnie, Mateusz Cholewiak był takim gorącym tematem. Niektórzy się zastanawiali, czy jeszcze zdąży, czy już zdąży zagrać w Poznaniu z Lechem. No to niestety było wykluczone. Zagrał dzisiaj i chyba tylko 10 minut, bo pokazał, że można, tak? Niewiele brakowało, aby tutaj rozstrzygnął mecz na korzyść Śląska. Można, ale ja bym się wstrzymał z ocenami, że och, ach, jaki to wspaniały transfer i dlaczego nie grał od pierwszej minuty, bo inaczej by wyglądał ten mecz, bo to nieprawda. Może rzeczywiście mógłby wyglądać inaczej, ale zobaczymy, jak wyjdzie w podstawowym składzie, jak zagra 90 minut albo chociaż 60 minut, wtedy go ocenimy. Inaczej się gra, jak się wchodzi na podmęczonego rywala, a inaczej jak się gra od pierwszej minuty. Czyli generalnie można być z obrony zadowolonym, a w ataku jeszcze dużo do poprawy. Raczej spokojnie. Obrona zagrała nieźle, ale też nie tutaj hura optymizm, ponieważ grała z Sandecją. To ostatnim zespołem Ekstraklasy. Tak jest, z całym szacunkiem dla Sandecji. Ale na pewno wyglądało to lepiej, tak? Natomiast w ataku no, wyglądało to słabo, no, było mało sytuacji. No, ja jeszcze się zastanawiam, na ile na grę miała wpływ stan murawy, bo chociaż nie było śniegu, nie było lodu, ale jednak jest zmarznięta, a to inaczej się gra na takiej murawie niż na normalnej. Czekamy na ocieplenie. Czekamy na ocieplenie też na trybunach, no bo to oficjalnie było 4400 widzów i no chyba po prostu się na tym zatrzymajmy, że tylu było oficjalnie uprawnionych do wejścia. Chwała dla nich, bo wytrzymać 90 minut, ponad 90 minut w takim mrozie, oglądając takie widowisko, to chyba oni byli tutaj największymi bohaterami. Prawdziwi koneserzy Ekstraklasy. Na koniec małe typowanko. Dwie Wisły, mecze z Wisłą Kraków, Wisłą Płock. Ile punktów Śląsk zdobędzie? 4. Niech będzie optymistycznie 4. Tego się trzymajmy. Dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki za Śląsk w kolejnym meczu. Dziękujemy.